Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Death Stranding. Moi drodzy, ostatnio zeszliśmy tutaj do tej cosplayerki w ostatnim odcinku i na ostatnim streamie. I to jest ten moment, w którym sobie streama zakończyliśmy. Jeszcze wam pokażę, w którym to jest miejscu na mapie. Dokładnie tutaj. No i cóż, teraz tak naprawdę wydaje mi się, że tutaj chyba już nas nic więcej nie czeka, bo jak tutaj widzicie, są naprawdę przepotężne góry, więc wydaje mi się, że wracamy do węzła jeziornego i prawdopodobnie czeka nas kolejna podróż statkiem do nowej lokacji. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy faktycznie tak jest? Zobaczymy. Natomiast po drodze, moi drodzy, chciałbym jeszcze zahaczyć do tego reżysera, bo obiecaliśmy mu tą, nie wiem co my tam mu obiecaliśmy, ale fajnie by było mu to dostarczyć. Stąd już żadnego zlecenia nie mamy, natomiast mamy boty, więc wyślijmy te boty. Witam serdecznie, Krusnik, fajnie, że dołączyłeś. Okej. Dobra, i co? I teraz wyślemy sobie bota. Właściwie nie ma za... Jak? Bielizna i krem do rąk. No wiecie co? Takie rzeczy. Czemu bielizna waży 24 kg? Nie wiem, nie pytam, nie interesuję się. Lepiej nie wiedzieć. Czekajcie, tu jest jakieś fajne. Fajny przejazd chyba. Jest, dobra. I po co to robimy? Odpowiedź jest prosta. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator bliżej. Sprawdzanie identyfikatora. Powtarzanie komputerów. Dane zgodne. I teraz zobaczcie, ja tutaj podjadę. Tak. Skitramy tą furę do garażu. Dobra, jest garaż. I no cóż, niestety nie mogę zrobić, żeby ten pojazd był online. Nie wiem dlaczego. Nie mogę tego robić. Okej, okay. I teraz jedną rzecz chciałem zobaczyć. Mamy tutaj możliwość tworzenia, zobaczcie, ciężarówki. Zastanawiam się, czy by sobie jednej nie stworzyć. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Czy faktycznie wyjedzie ciężarówka spod ziemi? Oh yeah! Okej, i teraz, moi drodzy, tam jest nasz reżyser, tam jest nasz reżyser, więc ja sobie tutaj jadę do niego, wykorzystam te mosty porobione przez innych, bo zrobię sobie tego questa i dopiero udamy się do węzła jeziornego. A tutaj bardzo fajnie te mosty są pobudowane nad tymi wyłomami takimi w ziemi, tymi kraterami, do których już mieliśmy okazję parę razy wpaść. Obawiam się. Okej. Chyba jesteśmy bezpieczni na tą chwilę. Wracamy do samochodu. On już się chyba tutaj ponownie zreperował. Okej.
zwane dwóch moje ulubiono. No żartujesz? Jak? No, i po ładunku. Co? No chyba żartuje teraz sobie ktoś ze mnie. Czyli w momencie, kiedy zniszczymy ładunek fabularny, w tym przypadku ten sprzęt dla tego reżysera, to był, nie pamiętam co ja tam dla niego wiozłem, to gra się kończy? Przepraszam bardzo, nie można zwyczajnie nie zrealizować tej dostawy? Jak to jest możliwe, że po wybiciu wszystkich tych mułów, mimo wszystko jeden mnie pocelował prosto w dach? Dobra. Nie no, ja tutaj tylko wysłałem bieliznę botem i wiozę ten tablet do reżysera i tyle. No ładunek jest delikatny, okej, ale żeby kończył, przepraszam bardzo, grę, to chyba nie jest aż takie istotne. Dziwne. Ale najwyraźniej przez to, że to fabularny ładunek, no to najwyraźniej nie da się go nie dostarczyć. No tutaj to jestem w stanie zrozumieć, ale... ale niestety nic poza tym nie jestem w stanie zrozumieć. Witam serdecznie Piotrze, fajnie, że dołączyłeś i załapałeś się na Death Stranding. I tutaj widzę, że parę osób już się też zebrało, więc ponownie poinformuję o tym, że pogramy sobie trochę w Death Stranding, tak myślę, że jeszcze z godzinkę, a później przesiądziemy się na Tribes of Midgard, bo chciałem wam tą grę pokazać na żywo. Ostatnio ją testowałem na kanale, ale robiłem to poza... robiłem to tak jakby poza streamem. Czekajcie, ja sobie zrobię tak. Okej, okay, dobra, już wiem dlaczego ja jechałem do tego reżysera tak naokoło przez te wszystkie muły. No nie ma innej ścieżki po prostu. Patrzcie, tu się po prostu chyba za każdym razem jedzie na drugie koło. Patrzcie, jak ja spierdzielam teraz, widzicie to? Ja tak spierdzielam jak nigdy. Ciekawe, czy ktoś patrzy. No właśnie, ciekawe właśnie, czy ktoś patrzył sam. Okej, tu mieszka reżyser. Chyba udało nam się tym razem im uciec. Po prostu mieliśmy zwyczajnie w poprzednim podejściu, no takie, można powiedzieć, niefortunne trafienie tą elektryczną dzidą. I to dwukrotnie tak naprawdę nas pocelowali. Ale jak tego się nie zrobi, i się ominie te dzidy, to jak widzicie, podróż tutaj jest bardzo prosta i przyjemna wręcz. No to, że zżera akumulator na przyspieszenie, to już wiem. Dobra, tutaj sobie zostawimy samochodzik. Nie będę się tam nim pakował, bez sensu totalnie, bo zobaczcie jaki to jest teren. Fajnie, jesteśmy u reżysera. Zanim wejdziemy do reżysera, pozwolę sobie naprawić ładunek, bo chyba się troszeczkę obił. Tu i ówdzie.
Witam serdecznie, Szymryju. Fajnie, że dołączyłeś. Chyba się nie witaliśmy. Jak psu z gardła. Chyba miałeś ciężką przeprawę. Jak psu z gardła, on powiedział? Przepraszam bardzo. To po co ja naprawiałem ten ładunek przed dostarczeniem? Ktoś tu, pan reżyser chyba jakiś... Ta niesławna sieć chiralna. Mogę się do niej podłączyć, ale tak na próbę. I bez członkostwa w UCA. Czyli możesz mnie podłączyć, tak? Dobra, śmiało. Strasznie niska ocena za tą dostawę. Prawdopodobnie przez to, że wziąłem tą misję bardzo, bardzo dawno temu. Praktycznie na samym początku, albo dopiero teraz dostarczam. Więc może chodzi o czas? Nie wiem, bo ładunek przecież był naprawiony. Nie wiem, coś tu nie zapytnęło. Ciekaw jestem, jak w takich dziwnych czasach jak tamte taki reżyser ma robotę w ogóle. Co on reżyseruje, przepraszam? Ciekawe. Nad dołączeniem do UCA jeszcze pomyślę. Mam coś dla ciebie. Tak, w dowód uznania. Weź. Nalegam. Okej, co to mamy? Jakiś... Okulary przeciwsłoneczne, no proszę bardzo. Do zobaczenia, Sam. Dzięki. Dzięki. Nie ma za co. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu. Zobaczmy. Teraz jedziemy do węzła jeziornego, więc jedyne zlecenia, które mógłbym przyjąć, to by były tam. Wadliwe kartridże do drukarki chiralnej. Czy ja dobrze widzę, że to waży 522 kg? Chyba tak. Mogę to zawieźć. Akurat mam ciężarówkę. Dobra. Zrobimy tak. Troszku chyba tego jest. Nie wiem, czy to się w ogóle zmieści na furę. Teraz się tak zastanawiam. 522 kg ładunku, rozumiecie wy to? 520, zobaczcie, ile to jest ładunków. Mamy na to godzinę, słuchajcie. Więc cholera wie, czy ja się w ogóle wyrobię, że tak powiem, na raz. Ale oczywiście spróbuję. Wszystko? Chyba wszystko. Mam nadzieję, że się to wszystko zmieści do tej fury. Oczywiście jeszcze ja muszę się tam zmieścić. To, że to będzie w aucie, to jeszcze nic. O, jak dobrze. Dobra, chyba mamy wszystko. Tak mi się wydaje. Zobaczmy jeszcze. Dobra, będzie. Która jest naładowana. Więc lecimy. Dzięki za most. Tutaj, koleżko. Dobra, gdzie my jedziemy właściwie? O tam! Dobra, gdzie jest jakaś autostrada? Dobra, czyli trzeba wrócić tutaj, tylko że znowu będzie trzeba jechać też
przez tą mułową wioskę. To mnie trochę przeraża. No nic, najwyżej ich uleje, no. Nie ma innej opcji. Tak, już tutaj fajnie tędy sobie sięgnąłem. Tak boczkiem i teraz zrobię tak samo, bo to było fajne. I ten fire. Czyli... Jeszcze w prawo. Pamiętam, że teraz strasznie ciężko się prowadzi to auto, albo... Ja takie wrażenie odnoszę. Przez to, że jest tyle tego ładunku. Może mi się tak wydawać, ale chyba się prowadzi gorzej. Staram się też tutaj trochę mylić te muły. Odwiadaj na ich teren. Odbijamy. Ok, odbiłem piłeczkę. Więc na razie powinien mnie zostawić. Jak zauważyli mnie. Ale nic sobie z tego nie robimy na razie. Jak tutaj mnie nie złapią, to już raczej mnie nie złapią. Nie chcę też przesadzić z tym turbo, żeby po prostu gdzieś się nie wywrócić. Okej, dotarliśmy. Teraz skorzystamy sobie z generatora tutaj. W tym czasie sobie zerknę w prawo. I cały czas prosto do autostrady, dobrze. Myślę, że powinno być ok. To jest bardzo dobry pomysł. Kurde, dzięki wielkie za podpowiedź. Żeby sobie teraz zapisać grę. A dlaczego nie mogę? Nie możesz zapisać w trakcie jazdy, jasne. Pamiętajcie, że ten quest jest na czas, ale mamy na niego... Kierwasz, witam serdecznie. Mamy na niego godzinę. Tutaj mamy dopiero 10 minut, więc spoko. Ja sobie jeszcze tutaj spróbuję, może, żeby nie zgubić trasy. Tu sobie zrobimy. Bo ona jest prosta, ale tylko... tylko na mapie. O, czyżby to była ta... Słynna rzeka. Tak, to jest ta słynna rzeka. Stop, 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 stop. Widzicie? Tutaj to nie jest chyba dobry pomysł, żeby się tutaj pchać. Ale ten pomysł wcale nie jest lepszy chyba. Co to dla ciebie? Kurde no. Taka miała być prosta ta droga na mapie i co się stało z nią? Czy nie jest taka prosta? Chyba, że ja nie dostrzegłem jakiegoś oczywistego podjazdu. To jest chyba dobre do... To jest chyba dobre do zjeżdżania, ale niekoniecznie do wjeżdżania. No dobra, jedziemy przez... Jedziemy tędy. Jakoś tutaj sobie musimy poradzić.
Dobra, potrąciłem go, ale chyba nie zabiłem. Powinno być ok. Najważniejsze tak naprawdę było dotarcie do tej oto autostrady i to się udało. Uff, mamy to. Skoro dotarliśmy do autostrady, to dotarliśmy już właściwie można powiedzieć do węzła jeziornego, bo ta autostrada prowadzi aż do samego węzła. Ja sobie tu pozwolę na nieco przyspieszenie. Najważniejsze to nie spaść z tego pasa. I piękne w tych autostradach jest to, że podczas ich używania nie zużywamy akumulatorów w aucie. To jest przepiękna rzecz. Prawda, przepiękna. Strona typem donation wywala error. O kurde. Dzięki za informację, Piotrze. Będę musiał to sprawdzić. Oni cały czas coś tam mieszają na tej stronie. Strasznie irytujące to jest. Zaraz to ogarnę. To już zakończmy. Zakończmy tego questa i tą podróż. Jakie gry będziesz dziś pokazywał? Dzisiaj pogramy w Death Stranding, jeszcze z 45 minut. A później chciałem wam pokazać Tribes of Midgard, która miała premierę chyba wczoraj czy przedwczoraj. Tak się składa, że bardzo, bardzo mocno ją od tamtego czasu ogrywam. Chciałem ją wam po prostu pokazać na żywo, bo jest naprawdę fajna, a do tej pory nagrałem z niej tylko test i to nagrałem ten test w sumie poza streamami, a jakoś czuję wewnętrzną potrzebę zaprezentowania wam tej gry też na streamie. Dojechaliśmy, słuchajcie, coś pięknego. Nie wiem, jak się to udało, ale się udało. Cholernie to było ciężkie do wykonania. Strasznie przy tym skróciłem ręce. Ataków terrorystycznych. Brakuje też regularnych dostaw zapasów. Nikt nie głoduje jeszcze, ale ludzie zaczynają się robić niespokojni. Musisz im dostarczyć jak najwięcej zaopatrzenia. Żywności, oksytocyny i tak dalej. Zaniesiesz im też nasiona, pastę proteinową z owadów i czczownic, chemikalia organiczne i broń przeciwko wynurzonym z twoją krwią. Nie można tego wysyłać za pomocą drukarki. Przesyłka przypomni mieszkańcom, że nie są odcięci od reszty kraju. Daj im nadzieję. A jeśli przyłączysz ich do sieci chiralnej, tym lepiej. Coś jednak nie daje mi spokoju. Niedawno zgłosiła się do nas Fragile. Podobno ze względu na związane z plażą zaburzenia, miała problemy ze skokami. Dopóki to się nie uspokoi, nie będzie mogła ci pomóc. Jakby co, Fragile jest w centrum dystrybucji na południe od Jeziornego. Zaznaczyłem jej lokalizację na mapie, rzuć na nią okiem. Nawiasem mówiąc, wygląda na to, że stężenie Hiralium rośnie.
Jesteśmy w trakcie sprawdzania, jaki to może mieć wpływ na działanie Cupida. Ale ty nie musisz się tym przejmować. Po prostu rób swoje, dobra? Okej. Okay. Robię swoje. Bardzo bym chciał, tylko mi się, gościu, tutaj wcinasz po prostu najzwyczajniej w świecie. Dobra, pierwsze co, to zrealizujmy dostawę tego ładunku, czyli wadliwe kartridże, słuchajcie, 522 kilo kartridże. Cześć, jak leci? Dostarczyłeś ładunek na czas, nieźle. Dzięki sam. Na czas? Byłem jakieś 45 minut przed czasem. Jeszcze A dostałem za to, no wiecie co? Totalna hamuba. 111 level, elitarny posłaniec. Taki ze mnie już mistrzu. O, nawet nie, sorry, 114. Jeszcze chyba wszystkiego nie zdążyło podsumować. Trzymaj się. Dobrze. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Okej, w takim razie, moi drodzy, przetwórzmy wszystko, co jest nam już niepotrzebne. Przejrzę sobie tylko te rzeczy, czy coś tu jest uszkodzone. Mocno, to jest mocno uszkodzone. Egzoszkielet. Widzę, że te wyrzutnie bolasów, narobiłem ich, nie wiadomo po co. I właściwie mi się tylko pouszkadzały. Bo je noszę przy sobie, deszcz na nie pada. Ja się ich po prostu pozbędę. Samo te buty, ale buty widzę, że się... A nie, to worki. Okej. Okay. Buty widzę, że się chyba nie niszczą, jak wiszą na tym. To sobie wszystko przetworzymy. Pyk. I ta gęba tej laski za każdym razem, no strasznie, strasznie się czuję teraz doceniony. Okej, okay, odpocznijmy w kwaterze, stwórzmy sprzęt, odbierz materiał. A gdzieś tu się zarządza ładunkiem? Chyba nie, muszę to zrobić chyba z własnego poziomu. Dobra, i teraz zobaczmy, mamy tutaj pistolet przeciwko wynurzonym, sztuki jedna. Myślę, że to wyrzutnie bolasów też chyba sobie zrobię tylko jedną. Bez sensu, nosiłem dwie te wyrzutnie, a to chyba jest za dużo. Dobra, w takim razie... Wyrzutnia... bolasów raz. Pistolet mamy, tu mamy cztery sztuki. Będzie. Spray naprawczy mamy dwa. Mogę jeszcze dwa dorobić. Worków mamy aż pięć. Jest ok, nie ma sensu dorabiać nic więcej. Wszystko wrzucamy na plecki. Rozkładamy ładuneczek. Jest fajnie. 35 kg obładowania. Bardzo dobre obładowanie. Okej, okay. I teraz jeszcze jedną rzecz, tylko żebyśmy nie zapomnieli. Pamiętajmy, że na tej ciężarówce, którą prawie tu zostawiłem w garażu, mamy jeszcze nasz egzoszkielet. Więc sobie go tutaj zabiorę z niej. Bo by mi pewnie gdzieś przepadł. Pytanie, czy ciężarówka może zjechać do garażu, zaraz zobaczymy. Okej, okay, może zjechać do garażu, świetnie. Składowanie pojazdu.
Możliwe, że to były te kartridże. Zaraz sobie doczytam czat, bo już chcę tutaj zakończyć ten odcinek. Ale żeby móc to zrobić, to chcę już po prostu wykonać wszystko, przygotować się do kolejnej tutaj wyprawy. A żeby móc to zrobić, to już sobie tutaj zrobimy wszyściutko, co się tylko da. Także wracamy do kwatery. W kwaterze oczywiście odpoczynek, regeneracja, pićku. Na zachętę krypto, biot. Okej. Dobra, ululamy młodego jeszcze. Wszystko gra. Wiesz co, Szymryju, tylko ja chciałem po prostu zostawić tamtą ciężarówkę, już jej nie brać. Po prostu chciałem, żeby zjechała do garażu. Bo wiem, że mógłbym zjechać prawdopodobnie razem z nią, ale tutaj po prostu chciałem ją zostawić w garażu i ona prawdopodobnie nam się już nie przyda. Wydaje mi się, że tutaj pewnie już cała ta miejscowa została przeze mnie odkryta. Okej, jeszcze prysznic. Dobra, jeszcze szybki rzut na terminal. Tutaj sobie odbierzemy pocztę. Sporo się nazbierało. O, proszę bardzo, pobrali się. O, era jasna. Czyli to jednak nie był jej ojciec ani brat. Okej, dziwne światło nad spalarnią. Wyderkowy, ten mój wyderkowy kaptur? Okej. No, jak się rozpisał. Tyle, coś tu jeszcze odkryliśmy. Zapisy rozmów. Porady, dobra. Zapisujemy. I zakończamy ten materiał. Także moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobała ta jakże w sumie długaśna cholernie podróż, bo sporo czasu nam ona zajęła, ale się udało. Także moi drodzy, widzimy się w kolejnych odcinkach, na streamie oczywiście zostajemy, będziemy kontynuować jeszcze Death Stranding, natomiast na YouTubie na odcinku się już żegnamy, także wielkie dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.